Piąty Regionalny Przegląd Rękodzieła Artystycznego Seniorów jest imprezą, która skupia seniorów, artystów z całej Małopolski. Na imprezę, która odbywa się w Klubie Kuźni Ośrodka Kultury Cypriana Kamila Norwida, przyjeżdżają artyści z Suchej Beskidzkiej, Chrzanowa, Lubnia, Niepołomic, Sułkowic, a także wystawiają swoje prace członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Krakowa i Nowej Huty. Proszę Państwa, wydaje mi się, że czym dla miasta Krakowa jest wspaniały obiekt Kraków Arena, tak dla osiedla Lubocza, takim czynnikiem do dalszego rozwoju zostanie Narodowe Centrum Rugby, które dzisiaj otwieramy. Szef przychodni w Lubocza dzięki otwarciu tego obiektu i możliwości dostępu i korzystania z niego całego społeczeństwa będzie miał coraz mniej pacjentów, czyli swoich klientów. A nie pierwszy raz. Nie martw się, nie odleci. Dziękuję bardzo. Rugby to jest taki inny tryb życia trochę. Inny sport, po prostu inaczej, inaczej się gra. Jest inaczej po prostu. Więcej kontaktu niż piłka. Więcej kontaktu jest. Piłka nożna po prostu jest kopanie nogą, a w rugby można się porzucać, a ja to bardzo lubię. No, jest ciekawsze! To jest więcej rugby przemocy! To jest więcej przemocy! O wiele! Można się więcej pobawić! No, to, że jest taka agresywna trochę ta gra, nie przeszkadza ci to? Nawet jest lepsza! Można się wyżyć na małym! Można robić szarże, bicie! Na małym się wyżyć! Czyli co, po to gracie w rugby, żeby lepszy żeby się wyżyć na kim? Robimy materiał o Obieńczycach. Jak się pan tutaj żyje? Dobrze. Tak? A jest bezpiecznie? Według mnie tak. Wiesz może coś o historii tego miejsca? Czy wiem coś o historii tego miejsca? Ogólnie o Nowej Hucie wiem, że była na początku komunistyczna. A jak myślisz, jest tutaj bezpiecznie? To jest dobre pytanie. No, jest bezpiecznie. Do godziny 23:00. No a jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no to ja tu nie widzę jakiś. Przynajmniej do godziny 22:00 to jest spokojnie, a później to nie wiem. No. Niedziele to nudno zawsze, no to kościoła i tyle. Tak to wszyscy pewnie uciekają do Kairi Krakowskiej. Tam, gdzie są te wszystkie hipermarkety. Tutaj nie, tutaj to roboty, no to co? Takie, no co, nic nie ma. Jak się pan tutaj żyje? Dobrze. Tak? A jest tutaj bezpiecznie? Nie. A wie pan coś o historii tego miejsca? Znaczy którego? Dzielnicy Bieńczyce? Wiem dużo. A na przykład? Jest dzielnicą Nowej Huty, tak? Pracuję tutaj od paru lat. I tyle. Proszę panią, dzień dobry. My może po wieczorach nie chodzimy, ale to co słyszymy ze środków masowego przekazu i co się dzieje, że tutaj goni młodzież, a przede wszystkim ci tak zwani pseudokibice, którzy tu robią nam takie, a nie inne, że tak powiem, doniesienia. A jak się pani tutaj żyje? Dobrze. A uważa pani, że jest tutaj bezpiecznie? Nie. Bardzo. Chuligani na okrągło także. Dobrze. A wie pani coś o historii tego miejsca? Nie, raczej nie. A zmieniłaby pani tutaj coś? Nie. Mieszkanie. No, żyje się dobrze.
Tak? Tylko za dużo chuligaństwo tutaj jest. Czyli nie jest bezpiecznie? Bezpiecznie nie jest. A uważa pan, że jest tutaj bezpiecznie? No w tej chwili może tak bardziej jak przedtem było. Tak? A co się działo wcześniej? A no, bandy takie. Także w tej chwili nawet lepiej, że tej straży nie ma, bo psów nie gonią. Nie, w ogóle policji mniej, to nawet przez policję mniej, to nawet jest bezpiecznie. Akurat ten kąt jest bardzo fajny. Może dlatego, że blisko święte miejsce jest i jesteśmy specjalnie chronieni, natomiast tam dalej to już jest gorzej. A jak się pan tutaj żyje? W porządku w sumie. Tak? Uważa pan, że jest bezpiecznie? No w sumie akurat myślałem, że na Strusia było niezbyt dobrze. Myślałem, że tu będzie lepiej, a tu jest jeszcze gorzej niż tam. W 18 bloku właśnie zawsze są szyby powybijane, dużo jest takich pancierów. Państwo, ja nie mieszkam w Bieńczycach, tylko pracuję doraźnie. Dobrze. A uważa pan, że jest tutaj bezpiecznie? Tak. Raz zdarzyła nam się sytuacja, że chodził tutaj mężczyzna z siekierą. Czuliśmy się troszeczkę zagrożeni. No nie dziwię. I bardzo dużo jest ludzi bezdomnych, takich, którzy spożywają alkohol. A zmieniła pani tutaj coś? Znaczy na pewno bezpieczeństwo. Poza tym... Nie wiem. A wie pani coś o historii tego miejsca? Nie, niestety nie.